Dzień dobry, witam Państwa w Grze Podwójnej. Dzisiaj naszym gościem jest Marek Siwiec. Witam Pana Dlaczego posła. Dlaczego jest Gra Podwójna? Dlatego, że jest Gra Podwójna Mężczyzn, czyli Pan i ja, plus ja występuję w podwójnej roli, czyli polityka i komentatora i dziennikarza. No, co a Pan ja? Na to? A Pan tylko jako polityk. Czyli gra jest pojedynczo podwójna. Tak, dwóch na jednego, czyli ja jako polityk i jako dziennikarz na jednego biednego polityka. To już rozumiem. Tak. A propos biedności, co Pan robił na wiosnę 2002 roku? Może mi Pan przypomnieć mniej więcej, gdzie Pan był w polityce? Ja byłem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, byłem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Piękne, szczęsne czasy, kiedy tak, SLD miał prezydenta, bardzo wysoko ocenianego. Leszek Miller był kanclerzem, któremu wróżono 8 lat. Ta. A dzisiaj, kurczę, musicie się ścigać no nie, z Palikotem. Ale piękne czasy brały się stąd, że się działy wielkie rzeczy. To był czas, gdy ja patrzę na ten okres pracy, właściwie nie tylko u prezydenta, ale od 91 roku, kiedy ja zacząłem politykę, to tych wydarzeń wystarczyłoby na całe życie. Ale teraz też się dzieje w Europie, w Polsce, a wy nie potraficie się odbić od 5% i odkleić od Palikota. To nie jest, to znaczy odkleić od Palikota. No tyle, że jesteście koło siebie. On nawet was przeskoczył w ostatnich wyborach. Odbudowujemy się, nie jest to wcale łatwe, dlatego że taka utrwalona... Utrwalona wersja... Będzie pan kiedyś marzył o zdobyciu 10% ale w polityce. Wiem, to wtedy... jako wiceprezes partii dwuprocentowej... To ja mam naprawdę zazdroszczę. Życzę panu, żeby pan kiedyś miał 5 razy więcej, bo my jesteśmy, a naszym problemem w tej chwili jest ten szklany sufit, te 10%, którego my nie możemy przeskoczyć. Ja liczyłem bardzo, że to się zdarzy, w tych wyborach nie zdarzyło. Pan mówi 10 plus 17 daje 27 i trudno się z tym nie zgodzić. No tak. A to chodzi o to, że Palikot razem z SLD no jest pewną konkurencją dla Platformy. Ja da się niestety połączyć? 9 semestrów matematyki w życiu przerobiłem. Dla mnie liczby są czymś przyjaznym. Ja te liczby... Ale zgadza się, 10 plus 17 daje 27 nie, i poważną konkurencję. Właśnie chcę do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że to był taki żart algebraiczny, który działa na wyobraźnię. O to chodzi w polityce, żeby działać na wyobraźnię. Jak widać, prawda? Natomiast w relacjach z partią Janusza Palikota chodzi o wywołanie efektu synergii, a nie takiej addytywności prostej. Mianowicie synergia polega na tym, że... To ja mniej więcej wiem. Widzowie też będą wiedzieć. Niech pan nie tłumaczy. Szkoda czasu. Właśnie, wiedzę o tą synergię. I będzie synergia, jeśli byście się połączyli? Nie wiem. My się nie będziemy łączyć. My musimy zacząć współpracować. Nie, no musicie się łączyć, bo pan o Leszku Millerze, o swoim szefie obecnym, mówi tak. Leszek Miller nie jest żadną nadzieją, bo on swoje w tej partii zrobił, a teraz taki fajny, mądry Leszek Miller po mocnym faceliftingu wraca do polityki. Ja go chętnie słucham i teraz RMF zadaje pytanie, ale już nie jako szefa, a pan odpowiada, nie jako szefa, bądźmy realistami, nowe pokolenie przyszło. Kurczę, nie ma pan szczęścia do szefów. Ja mam szczęście do szefów, dlatego że gdy to wypowiadałem te zdania, to było jeszcze przed tym, jak Leszek zaczął spełniać funkcję szefa partii. On nie chciał być tym szefem partii. Tak. Liczyliśmy, ja też i byłem w tej sprawie bardzo lojalny, że przydałoby się na funkcji szefa po prostu partii jakaś inna twarz. Ale nie znaleziono. I uważam, że to jest, jeżeli ja użyłem sformułowania po liftingu, to jest solidny lifting, który tworzy dużo też nowych kwalifikacji. Ten kontekst czasu jest mocny. Człowiek plus czas to dopiero to są realia polityczne. Po panu czasu nie widać. Widać. Nie, pan ma na imię Marek, ja mam na imię Marek, oba jesteśmy zarośnięci, ale wyglądamy w miarę dobrze jak na swój wiek. Znaczy, trzymamy się dobrze jak na swoje lata. Jak na swoje lata. Ja to lubię. Ale pan w polskiej polityce spędził ostatnie 20 lat i proszę... Więcej chyba. No więcej, bo to już licząc od 89 do 23. Właściwie ciągle będąc wysoko. Znaczy, proszę dać tym wszystkim młodym wilczkom, którzy są we wszystkich partiach politycznych, w ich młodzieżówkach, taki radę na to, jak utrzymać się w polskiej polityce, ciągle być ważnym politykiem, ciągle być wpływowym. Jak opowiadają Niemcy, którzy nauczyciele niemieckiego, którzy błagam chcą... mnie po niemiecku, bo nie znam. Nie szkodzi, bo że pan też rozszerzy swoje horyzonty. Jak nauczyć się niemieckiego? Üben, üben und üben, czyli ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Więc ja odpowiadam tym, którzy dzisiaj patrzą z elementem zazdrości albo na jakieś, Marka Siwca, no to ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. To jest pierwsze. Po drugie, ja uważam, że w polityce jest bardzo ważny płodozmian. Jeżeli ktoś chce całe życie zajmować się na przykład podatkami, to zwariuje po prostu w tej polityce. Ja się zajmowałem się mediami, robiłem to bardzo skutecznie, bo
mówiłem o tych wielkich historycznych zmianach, których byłem świadkiem, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rok 93-94 to była rewolucja. Myśmy ułożyli rynek medialny, który działa do tej pory. No tak średnio działa, powiedzmy sobie, że tak się średnio poukładali. Chcę panu powiedzieć, że nie upadła żadna komercyjna stacja, która dostała koncesję. Pojawiła się jedna, która nie dostała i to był jeden z naszych błędów. A system, o kim mówimy? Działa, o TVN-ie oczywiście, bo ona w pierwszym podejściu nie dostała. Zresztą to był mój błąd. Osobiście to pan zablokował rozwój TVN-u? Nie, ale miałem w tym udział, bo uważaliśmy, że po prostu są lepsi. Ale zresztą to już jest opisane, wyjaśnione, nie ma do czego wracać. Ale ostatnio bronił pan nawet Radia Maryja. Tak, ja głosowałem, bo ja uważam do tej pory, że takie radio po prostu to nie jest jakieś widzimisię, tylko ja mam reprezentować pokorę wobec słuchaczy, wyborców. Jeżeli 10% ludzi chce słuchać takiego radia, ale po to jest regulator, żeby respektować prawa, a że ojcu dyrektorowi pozwala się na szaleństwa, no to już jest jakby inna historia, minęło trochę czasu. Do czego zmierzam? Pan pytał o sposób na bycie w polityce. Otóż ten przez 23 lata. Przez 23 lata, to be continued. Więc... Później pracowałem, jak się ładnie mówi, w administracji państwowej na bardzo wysokim szczeblu. Ja się tam zajmowałem poza bezpieczeństwem narodowym, stosunkami polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi. Teraz jestem w Parlamencie Europejskim. Ja się musiałem tej Europy tak naprawdę nauczyć. Dobrze panu wychodzi ta nauka, panie pośle, bo przez Instytut World of Politics z Kijowa jest pan oznaczony jako jeden z 10 osób, które zasługują na takie wysokie oznaczenie. I ja mogę potwierdzić, że tutaj w parlamencie jest pan jednym z lepszych specjalistów od Ukrainy, czego panu gratuluję. Sam się próbuję despecjalizować w tej tematyce wschodniej. Natomiast no, pan miał duże szczęście do Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy pan się dużo chyba nauczył przy Kwaśniewskim? Miał do mnie szczęście. No to wiedziałem, że pan to musi powiedzieć, nie chciałem panu tego ukraść, ale rzeczywiście ostatnio do szefów pan ma tak, na Pieralskiego pan tak średnio jakoś chyba znosił. Do Leszka Millera pan też ma jakieś pretensje. To będziemy odkrywać kolejne przyczyny trwania. Otóż w polityce bardzo ważna jest lojalność. Aha. Ja jestem człowiekiem lojalnym wobec władz swojej partii, wobec moich przełożonych. Nie wiem, czy pan wie, ale przez 8 lat, 9 lat prawie pracy z mojego biura Bezpieczeństwa Narodowego, a pewnie byłoby co, nie wyciekło nic. Nie było jednego przecieku, nie było jednego donosu. Nie było jednego przykładu, że ktoś kogoś gdzieś tam, prawda, że niezależny dziennikarz prowadząc dziennikarskie dochodzenie dowiedział się o czymś tam. Pan jest taką osobą, że się zastanawiam, czy nie polecić panu Pawłowi Kowalowi, że pan do nas przyszedł po prostu, bo to pan jest tak chodzącym ideałem polskiej polityki. Nie, ja nie jestem, wie pan co, przepraszam. Ta polityka tak mnie wyczochrała solidnie. Ja mało kręgosłupa ona mi nie złamała, bo... Wygląda pan dobrze jak na inwalidę politycznego. Nie jestem inwalidą, tylko ja mówię, że była próba złamania mi kręgosłupa. Wtedy, gdy całowałem ziemię i zrobiono z tego serial, który trwał. Często pan bywa na ziemi kaliskiej od tamtego czasu? No ja jestem posłem stamtąd. Ja z tą ziemią się jeszcze bardziej związałem. Szczerze mówiąc, taki PR, jak zrobiłem Ostrzeszowowi, to... Niejedno miasteczko musiałby miliony zapłacić. Ale myśleliście wtedy, że was to załatwiło? Że Krzysztof was załatwił? Nie, no skąd? Czuliście, że się z tego wydobędziecie? Miał odpowiedź w wyborach, gdzie po prostu pokonał Krzaklewskiego w sposób... Więc on miał sytuację jasną. Miał sytuację bardzo jasną. Natomiast ja w pewnym momencie rzeczywiście byłem traktowany jako taki enfant terrible. Próbowano ze mnie patrzeć na mnie przez ten epizod, co uważam za wielką niesprawiedliwość. Więc w polityce nie jest tak. Po prostu, ale muszę też powiedzieć kolejna dla tych młodych wilczków. Łomot hartuje. Łomot hartuje i ja uważam, że... Może polityk, który nie przeszedł przez łomot, nie jest politykiem, nie? Nie. Oczywiście są tacy, którzy nie przeżyją łomotu. Wtedy już ich nie umierają, ma. Tak. Natomiast trzeba mieć po prostu pewne taką umiejętności szkoły przetrwania. To nie to, że noszę ze sobą scyzoryk i nitkę i tam, nie wiem, kanapkę albo konserwę, tylko trzeba wiedzieć, jak się zachowywać. Jest kilka złotych reguł, o których mało kto chce pamiętać, no ale to już jest inna sprawa. Ale na szczęście pan chciał o nich mówić. Nie, ale ja mówię o nich, ale to nie jest wielkie. Przecież to nie jest tak, że ja mam jakieś tajemnicze metody ukryte gdzieś tam. Tylko są po prostu sytuacje związane z zarządzaniem kryzysem, kryzysem osobistym, kryzysem państwowym i trzeba wiedzieć po prostu, co robić. Jak sobie z tym radzić? Nasi operatorzy nam pokazują, że musimy kończyć, więc spełniając to oczekiwanie, dla mnie jest jedna ciekawa rzecz w panu. Znaczy, pan jest dosyć brutalnym politykiem w praktyce. Nie. Ziobrę pan dwa razy zaatakował.
zaatakował tutaj i uszło panu prosi. To za płazę. Ale co nie oceniając pana, czy pan jest kogo? Brutalny, czy nie, proszę nie na chwilę jestem. Przyjąć, no a ja będę musiał przyjąć, że pan jest, nie. To panu to uchodzi płazem. Pan mówi mocne płazem? Rzeczy, ale jednocześnie pan jest w polityce traktowany bardzo poważnie, nie jest pan wyrzucany z niej, jest pan traktowany poważnie przez dziennikarzy, partnerów politycznych. Jak pan to robi? Otóż chcę panu powiedzieć, że pan Zbigniew Ziobro zasłużył sobie na to, żebym powiedział to, co powiedziałem. To nie to, że on, i akurat on, to jest jakaś sytuacja wyjątkowa, że ja uprawiał politykę ad personam. Ja to bardzo rzadko robię. Natomiast on zasłużył się szczególnie. To z jego inicjatywy ja byłem też targany po prokuraturach. Czyli zemsta osobista. Nie zemsta Rewanż. Osobista. Mówię pan, co, jeżeli to pan to traktuje jako zemstę osobistą, gdyby prowokuje on nie pana. Powiedział tego, co powiedział, to ja bym się nie odezwał. To nie była to akcja, tylko reakcja. I więc proszę nie mówić, że ja uprawiam politykę brutalną, bo to ja był jestem... nawet komplement. Ale chyba, że to źle wyszło. Tak nie jest. Dlatego, że ja mogę udowodnić, że raczej jestem w polityce osobą koncyliacyjną. Aha. Ja jestem osobą, która ma wmontowane porozumienie gdzieś tam, zaszyte. Ja z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, bo jak się z panem szuka kompromisu na temat Ukrainy, polityki wschodniej, to widać, że SLD, SPJN-u nie ma znaczenia. Jak jest sprawa, to ja dochodzę do istoty, po pierwsze, różnic i istoty zbieżności. Jeżeli to jest zdefiniowane, zresztą ta instytucja, Parlament Europejski, działa w ten sposób, że się najpierw szuka punktów zbieżnych, a później się szuka tych punktów, których na pewno się nie dogadamy i dopiero głosowanie rozstrzyga, wtedy to jest pewna ostrożność. To jest bardzo bliskie mojej mentalności. Ja tak uprawiam politykę. Dla Wilczków kolejny punkt. Dobrze, to niestety musi być ostatni. Dzięki za tą rozmowę. Jak będę rozmawiał ze Zbyszkiem Ziobro, to się zapytam, co sądzi o Marku Siwcu, a dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Zapyta, co ja myślę o panu Ziobro. Ja uważam, że gdyby on politykę wyzbył z cynizmu, to byłby dużo lepiej odbierany. Nie wiem, czy to do niego dotrze, czy nie. Dotrze, bo mu to powiem. I co? Dwóch na jednego było niby, jak pan powiedział, ale pan się spokojnie bronił. Jeden do jednego. Jeden do jednego, chociaż grałem z przewagą, bez przewagi liczebnej na boisku. No, ale z przewagą doświadczenia. Dzięki serdecznie. Dziękuję państwu. Dzięki.